Znajdujemy się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Istebnej Nabrzeczkowym, którego jubileusz 125-lecia obchodzimy w tym roku. Z tej okazji na dzień 1 listopada bieżącego roku zaplanowane zostały jubileuszowe uroczystości, podczas których będziemy wspominać to szczególne wydarzenie w dziejach ewangelicyzmu Trójmisji Beskidzkiej, kiedy to dokładnie 125 lat temu, 1 listopada 1897 roku, ówczesny proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Nawsiu koło Jabłonkowa, a zarazem duszpasterz trójwiejskich ewangelików, dokonał poświęcenia tej ziemi cmentarnej wraz z kaplicą ze dzwonem. O przebiegu tychże jubileuszowych uroczystości powie obecny tutaj proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Istebnej, ksiądz Dariusz Madzia. Jak już zostało powiedziane, dokładnie w 125. rocznicę poświęcenia tej cmentarnej ziemi chcemy przeprowadzić uroczystości wraz z nabożeństwem dziękczynno-wspomnieniowym, ale z racji tego, że nie jesteśmy pewni, jaka pogoda może się objawić tutaj 1 listopada, nie ryzykując, podjęliśmy decyzję, że uroczystości odbędą się w Kościele Ewangelickim w Istebnej na Kurzyszowskim. Uroczyste nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9:00. Zwiastował Słowo Boże będzie ksiądz radca Waldemar Scheidhauer, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiśle, a po uroczystościach w kościele zaplanowane jest też mini sympozjum w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu. Tam będziemy mieli okazję wysłuchać dwóch referatów. Jeden będzie przedstawieniem historii nekropolii na terenie Istebnej, bo wiadomo, że ludzie żyli tutaj wcześniej. Zanim pojawił się cmentarz, były różne miejsca grzebalne i dla ewangelików, i dla innych mieszkańców Istebnej. Będzie okazja także usłyszeć coś niecoś na temat osób, które tutaj na cmentarzu w Istebnej ewangelickim zostali pochowani, bo patrząc na historię cmentarza, który ma 125 lat, śmiało możemy powiedzieć, że już są tutaj spoczywający, na temat których niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć. Zniknęły rodziny po różnych perturbacjach historycznych i w związku z tym też została przygotowana publikacja, która była pomyślana jako próba ocalenia przed zapomnieniem kolejnych spoczywających tutaj osób i pozostawienie ich w pamięci ku potomnym. Tak się akurat składa, że parafia i ten cmentarz w swojej historii 125-letniej był administrowany przez trzy różne parafie i to też powoduje, że poszukiwanie w tej chwili dokumentów źródłowych bywa niejednokrotnie utrudnione, zwłaszcza te najstarsze dokumenty znajdują się w Archiwum Państwowym Republiki Czeskiej w Ostrawie, więc też doszukiwanie się rozmaitych informacji bywa trudne. Stąd myśląc bardziej współczesnymi kategoriami, no chcieliśmy nie tylko obchodzić jubileusz tego cmentarza, ale myśleć też przede wszystkim o tych ludziach, którzy byli drodzy dla tych, którzy jeszcze o nich pamiętają. Zdaję sobie sprawę z tego, że 1 listopad w naszej polskiej tradycji jest bardzo newralgiczny, bo też przeżywamy jako rodziny swój szczególny czas, ale mimo to serdecznie zapraszam na nasze obchody, naszą uroczystość. Myślimy, że wszystko powinno w godzinach przedpołudniowych dobiec końca, a z racji na ciekawość referatów myślę, że warto ten krótki przedpołudniowy czas też dla pogłębienia swojej wiedzy wykroić.